Hej, hej, moi drodzy, w ten uroczy wiosenny dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Klub Marudnych Zaczytanych Ciotek przybywa dzisiaj do was z niemałą radością, dlatego że mam dla was powieść, która łączy dwa doskonałe motywy. Po pierwsze, tajemnicze odosobione domy na odludziu i zbrodnia, a do tego zbrodnie sprzed lat. Przed wami Nieodgadniony, który jest pierwszym tomem młodzieżowej kryminalnej serii Truly Devious od bestsellerowej autorki Maureen Johnson, a to wszystko ze sprawą wydawnictwa Poradnia K. Jak dobrze wiemy, zbrodnie naprawdę potrafi łączyć pokolenia, dlatego Nieodgadniony będzie idealną lekturą zarówno dla młodszych czytelników, ale też dla starszych, bo przecież wszyscy lubimy porządne zagadki kryminalne i intrygujących morderców, prawda? Za chwilę powieść Maureen Johnson, a potem dorzucę wam jeszcze na dokładkę trzy inne, nietypowe, a w zasadzie młodzieżowe kryminały. Do elitarnej Akademii Ellingama trafia jedynie najzdolniejsza młodzież, najbystrzejsze umysły swojego pokolenia. To miejsce pełne zakamarków i sekretnych przejść, w którym ceni się naukę poprzez zabawę. To tutaj wkrótce po otwarciu Akademii w 1936 roku doszło do niemałej tragedii. Maleńką córeczkę i żonę założyciela porwał morderca o przydomku Nieodgadniony, którego znakiem rozpoznawczym stał się prześmiewczy list łamigłówka. Teraz po latach do Akademii trafia pasjonatka nierozwiązanych spraw kryminalnych, Stevie Bell, która postanawia rozwikłać tę zagadkę z przeszłości. I wtedy Nieodgadniony wraca. W Nieodgadnionym już od pierwszych stron widać, że po pierwsze, krew jest prawdziwa, zbrodnia jest prawdziwa, a przede wszystkim śmierć jest jak najprawdziwsza. A jeśli jest zbrodnia, to musi być ktoś, kto ją popełnił, a ten wydaje się niezwykle perfidnym zwyrodnialcem. Czytelnicy kryminałów mniejsi i więksi lubią jakieś trupi śledztwo, to oczywiste, ale lubią też intrygujące zagadki, a tej u Maureen Johnson nie brakuje. Do tego liczne nawiązania do twórczości Agaty Christie czy Sir Arthura Conan Doyle'a, które zwyczajnie cieszą, bez względu na wiek. Jak widać, dobra zbrodnia łączy pokolenia, bo póki pewne rzeczy zostają niezmienne, czyli kiedy krew jest namacalna i ktoś naprawdę znika ze sceny, to odnajdą się w tej historii wszyscy, bez względu na wiek bohaterów. Nieodgadniony to jest sama frajda z czytania, bez względu na to, czy jesteśmy na przykład po 30, jak tutaj niektórzy zgromadzeni, czy dopiero wchodzimy w wiek dorastania. Warto jednak zwrócić tutaj uwagę na to, że mówimy o historii o nastolatkach, dlatego ich problemy są nieuniknione i związane również z nimi pierwsze doświadczenia i skrajne emocje. Maureen Johnson ma lekkie, przyjemne pióro, widać, że sprawia jej to przyjemność, potrafi pisać i tworzy naprawdę fascynujących bohaterów. Powieść czyta się jednym tchem, w oczekiwaniu na rozwiązanie zagadki, a tu bum, bo na koniec cliffhanger i takie zaskoczenie, że tak naprawdę od razu powinniśmy dostać drugi tom, a jego jeszcze nie ma, a to mnie drąży i drąży. Przyznam wam, że wyczekuję kontynuacji, dlatego że tutaj jest więcej pytań niż odpowiedzi, a to zwyczajnie podsyca ciekawość. Jeśli lubicie kryminalne historie, albo jeśli dopiero wchodzicie w ten kryminalny świat, łapcie za Nieodgadnionego, przepadniecie bez reszty. A teraz na koniec na dokładkę podrzucam wam trzy inne kryminały dla młodzieży. I pierwszy to Kłamczuchy Sary Shepard, czyli pierwszy tom wielotomowej, zekranizowanej, uwielbianej, bestsellerowej serii Pretty Little Liars. Kolejny to Światła września Carlosa Ruisa Safona i tutaj znowu mamy tajemniczy dom, tajemniczą zagadkę z przeszłości, sekret i dzieciaki, które go rozwiązują. I na koniec Zatrute ciasteczko Alana Bradley'a, czyli pierwszy tom kryminalnej serii retro dla młodzieży o niejakiej Flavie Deluz, która w małym brytyjskim miasteczku rozwikłuje niejedną zagadkę. A teraz, kochani, wraz z wydawnictwem Poradnia K zapraszamy was na konkurs. Mam dla was jeden egzemplarz Nieodgadnionego do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi... A pytanie konkursowe brzmi, którego ze słynnych detektywów albo detektywek lubicie najbardziej i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca maja, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. I to wszystko na dziś. Dajcie mi koniecznie znać, czy wy również myślicie, że zbrodnia łączy pokolenia, dlatego że dla mnie właśnie Nieodgadniony jest idealnym przykładem tego, że tak, łączy, dlatego że jest niby powieść młodzieżowa, a tak naprawdę ja się również dobrze bawiłam i wiem, że inni recenzenci również się świetnie bawili przy lekturze. Za egzemplarz recenzencki raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Poradniaka, zapraszam was na bloga, na media społecznościowe i pamiętajcie, że warto czytać, bo powtarzam to od lat. To co? Do zobaczenia, pa pa!